Jestem dyrektorem regionu Zachód w firmie Jung Heinrich i z przyjemnością opowiem o tym wszystkim, co przygotowaliśmy dla Państwa na 14. edycję Dni Otwartych we Wrocławiu. Po sukcesie ubiegłorocznej edycji, w trakcie której odwiedziło nas 500 osób, postanowiliśmy nie tylko kontynuować, ale również rozwinąć tematykę związaną z produktami autonomicznymi, z szeroko pojętymi źródłami energii, jak również digitalizacją. Dzisiaj promuję bardzo mocno aktywny system ładowania. Jest to system, który wspiera naszych klientów w sytuacji, kiedy chcą przejść na technologię litowo-jonową, nie inwestując olbrzymią liczbę pieniędzy w modernizację infrastruktury oraz ewentualnie zmianę, zwiększenie przyłącza mocy. Fleet Management System Jung Heinrich FMS to narzędzie do zarządzania flotą wózków. Cyfrowe narzędzie usprawniające procesy intralogistyczne oraz ich bezpieczeństwo. Magazyny energii dla klientów mogą mieć wiele korzyści. Między innymi korzyści związane z redukcją pików energetycznych. Najbardziej znane wszystkim gromadzenie nadmiarów energii z sieci zasilania OZE. Również dzięki magazynom energii możemy na podstawie przesunięcia taryf ładować magazyn w tańszych taryfach, a zużywać energię w droższych taryfach. Na stoisku wózków używanych koleżanki i koledzy prezentują argumenty za tym, dlaczego warto dać szansę na drugie życie wózkom widłowym. Ile może dzięki temu zyskać nasze środowisko? Dla mnie szczególnie ważne poletka automatyki. W tym roku mieliśmy specjalnego gościa, robota automatycznego Magazino oraz gościa z ubiegłego roku, AGV Jung Heinrich EKS 215A. W oparciu o te dwa urządzenia stoczyliśmy pojedynek na argumenty, aby pokazać uczestnikom nieotwartych, czym naprawdę są te technologie, co mają do zaoferowania i jak je najlepiej wykorzystać. Oddaliśmy symulator wózka czołowego oraz wózka wysokiego składu. Świetna zabawa połączona z edukacją, czyli nauka poprzez zabawę, tak? Odwzorowanie magazynu, jazda wózkiem, wykonywanie super zadań oraz konkurs, w którym każdy mógł się zmierzyć z zaplanowaną trasą na czas, gdzie mieliśmy przewidziane świetne nagrody. Dni otwarte Jung Heinrich 2023 dobiegają końca, a my możemy się pochwalić tym, że posadzimy aż 713 drzewek dzięki naszym klientom, którzy zarejestrowali się i tym samym dołożymy wszyscy razem cegiełkę do naszego środowiska naturalnego. Bardzo byśmy chcieli magazyn przyszłości tworzyć razem z Wami. Jesteście gotowi?